Właściwie ustawa emerytalna była trochę pretekstem do dzisiejszej rozmowy z panem premierem, któremu chciałyśmy z jednej strony przypomnieć o rozmaitych postulatach Kongresu Kobiet, łącznie z takim, które sam wsparł w czasie kongresu, w czasie krótkiej wizyty powiedział, że oczywiście jest za równymi płacami kobiet i mężczyzn, za wyrównywaniem, za wprowadzeniem mechanizmów, które stoją na straży równych płac kobiet i mężczyzn, no ale do dzisiaj, mimo że upłynęło już prawie pół roku, nie słychać o żadnym rządowym projekcie, który by nas przybliżał do tego. A to oczywiście ma też wpływ na emerytury przyszłe, na wysokość emerytur, w związku z tym jest związane zarówno z aktywnością i pracą zawodową kobiet, ale także z emeryturami, no bo pewnym nieszczęściem jest to, że kobiety zawsze mają całe życie, właściwie taka jest sytuacja, mają żyć za mniejsze pieniądze, mniej zarabiają, w związku z tym będą miały niższe emerytury. I o ile często były dyskusje o wyrównywaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, i tutaj zrozumiałe są dla nas argumenty, że to wyrównywanie sprzyja też wyrównywaniu wysokości emerytury, no to nie może być to czynnik jedyny. Mówiłyśmy także o różnych takich warunkach, które uczynią realistyczną dłuższą pracę kobiet, to znaczy zarówno wzrost miejsc pracy, jak i infrastruktura opiekuńcza, która możliwi kobietom dla przegodzenia różnych ról. Także chociaż punktem wyjścia był wiek emerytalny i podniesienie wieku emerytalnego, to rozmowa miała znacznie szerszy kontekst. No ja ją widzę jako pewien początek, rozmowy z rządem Kongresu Kobiet, który w czasie corocznych spotkań wypracowuje cały szereg postulatów, wniosków, które później powinny być przez rząd wprowadzone w życie.